Ciema, witam ponownie w Hero City. Niestety poprzedni materiał mi się spierdzielił. Bo z jakiegoś powodu OBS stwierdził, że się skraszuje. No i niestety. Ale z upgrade'ów to mam który? 24. Hero Level, prawie 25. Poszedłem sobie tutaj, po tego Hero Ignouda. Teraz jakiegoś glifa będę szukał, żeby to rzucić. I teraz pójdę po tego Charm Slota tutaj. Prawdopodobnie. A później to jeszcze zobaczymy. Poszedłbym po tego Spida, Dexterity. I tego Heroic Noda. No, ale zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Z upgrade'ów mam rękawiczki kupiłem. Tectonic Grips. Teraz chcę kupić e, buty. Chcę wymienić. Mam aktualnie Sonic Stepa, ale chcę kupić Ninja Tabi. Ninja Tabi. One są dosyć drogie. Ile one kosztują? 800k. Najtańsze. Ale jeszcze chciałbym mieć plus do Lightning skilli A takie Ninja Tabi kosztują, uwaga. O, no, nie ma takich. I to jest właśnie problem. Że aktualnie. Nie ma takich Ninja Tubby Poison Skille Arcane Cold Nie ma podlightninga O są Plus 5 do skilli 4 miliony no Ostatnio mi nic ciekawego nie poleciało mam 500k Także No będzie trochę farmienia na to A i Charma dropnąłem na HPki więc mam aktualnie 3800 HP, czyli jestem już w miarę tanki, latam na Hellwood No i co, lecimy na Stannik Zona. Tutaj mamy tak, Ancient Mobki, w sensie no, szansa na Goblina, ale to jest tylko 0,5%, Heroic Item Drop Chance 6%, Castrate, no i coś tam, On the Sky. Także co, lecimy, wbijam level. Może dropni jakiś heroik, fajny. Oho, coś poleciało z goblina. Ale to jest Satanik, zwykły SK. Znaczy, setupka. Więc raczej będzie niewiele warta. O, jest ich chaos towerek, Tylko problem jest taki. O, jest 25 level. Wydaje mi się, że te bonusy z tego satanik Zone'a chyba nie działają w tym Chaos Towerku. Tylko, że z drugiej strony w Chaos Towerku też już dropnąłem Heroika, nie? I pytanie: co jest lepsze? Czy farmić tego Zone'a? Gdzie mam 6% więcej. Czy iść na Towerka? O, jest Satanik, ale jakiś shitowy. Nie wiem, no chyba pójdę na tego talerka, no te talerki są spoko. Po 10 towerkach tam jest chyba później Bosik, nie? Dobra, wejdziemy, zobaczymy. No, nie ma tu bonusów niestety z tego załona. A szkoda. Co to jest za mapa, kurde. Dobra, pierwsze piętro. I nie poleciało nic w zasadzie. Jakieś czarmy, ale to shitowe. Zapewne 200 Lightning Damagea Klucze też żadne nie poleciały. Dobra, lecimy dalej. O, coś poleciało, setówka. Oka. Pasek jakiś A nie wygląda jakby był jakiś super drogi. Kolejny poziom ukończony, ale niestety tylko Satanic Tier A i jakieś dwa czarmy poleciały. Ale nic sensownego. O, kluczyk poleciał. Battle Key. Jakiegoś dunga. No nie, pingwiny. Ja nigdy nie wiem, który to jest. Nie klikam se. Tak może któryś się trafi. O, dobra, udało się. Chyba tak, ale totalnie nic nie poleciało. O, tu już coś poleciało, ale same staniki. 2 tier A, 1 tier S. Chyba lepiej było farmić po prostu Heroic Zone, y, Satanic Zona niż tego towerka robić. Kolejny satanik, tier S jakiś. Kluczyk żaden nie poleciał. silzik A nie, to jest tier A. A ten, ale to też Shieldzik. Dobra. Kredyt z piętra. Dziewiąte. Czy jeszcze to? Jeszcze jedno. Jaka jakaś setówka znowu. Flaming Coin. A to jest... setowy charm. Ciekawe. Są też charmy do setów, ale to jest dla Pyro Wydaje mi się, że Pyro w tym sezonie nie jest jakiś giga. popularny. Wydaje mi się, że w tym sezonie jest popularne... to popularne Lightning... Lightning Damage. Dlatego Ninja Tabi z Lightning Damage kosztują 3 miliony, a nie 800k. No i na ostatnim poziomie nic sensownego nie poleciało, także bez szału wydaje mi się, że lepiej było farmić tego Stank że możliwe, że lepiej bym na tym wyszedł. No zobaczymy, jeszcze mam trochę czasu, więc sobie jeszcze farmię tego Stank może jeszcze poleci jakiś heroik, o jest satanik tier S. Także no plan był taki właśnie, żeby sobie dłużej pograć na tym sezonie, dłużej pofarmić, wywieźć jakiś wysoki hero level. Pograć coś pod rankingi warmholly, żeby dostać jakąś nagrodę na koniec sezonu, no, ale teraz będzie ciężko. No bo za niedługo premierę ma drugi sezon, drugi cykl Last Epoch'a. Prawdopodobnie z tego Last Epoch'a wsiąknę, tam kilka buildów chciałbym zrobić. Więc no zobaczymy jak będzie z czasem. Może potem jeszcze wrócę na ten sezon do Hero A jeżeli nie, no to zobaczymy. No może w przyszłym sezonie uda się coś powalczyć o topkę. Tutaj jest to o tyle fajnie zrobione, że są rankingi tych Warmhole klasowe, także nie ma znaczenia, czy jakaś klasa jest mocniejsza od mojej, czy jest jakaś niezbalansowana. No bo i tak ja biję się z ludźmi z rankingu z mojej w mojej klasie, nie? Czyli tylko Amazon. To jest akurat gigafajnie tutaj zrobione. Jest NPC, tylko z tym NPC-em jest taki problem, że on nigdy nic ciekawego nie ma. Tu niby jest jakiś NPC Discount. Gdzieś widziałem coś takiego. O, tu jest Merchant Prices. 5%. Tylko ja nie mam pojęcia jak się to nabija. 40k. No, nie ma opcji, żeby coś z tego było. Warte, więcej na auction house. Nie. nie, ten merchant to jest dead mechanika, jak dla mnie. O, jest konieczynka A ja już konieczynkę chyba nawet mam. Tak? Tak. Mam 4% magic fine, mam konieczynkę, mam burgera na HP. Mam drzewko na Vitality Magic Finder i Butterfly Knife na Attack Speed. Póki co lepszych um, Relików nie znalazłem, więc latam po prostu w tym co mam. No i jest level up, 26 Hero Level. I teraz idziemy wy. Co chciałem iść? Tutaj w Charm Slota. A ja mam 4 punkty z poprzedniego levela. Dobra. Energii nie chcę. No to po prostu pójdziemy tu w dołpyk. No jeszcze. Sporo leveli do wbicia. Dobra, no niestety. sobie kilka mapek. Nie dropnąłem żadnego heroika, także Unlucky. Na ninja tabi będę pewnie teraz zbierał. Może spadną sceny, zobaczymy. A póki co, tyle.